Koniecra, końce piszczą. Pogoda, ale coś tam mogło zobaczyć. Nie miał stuczek. To był ładny. Dobra. Nie wiem, tak, nie,
Kraśkowska, Andrzej Piaseczny, Krzysztof Kurowski, Jędrzej Szcześniak, Janusz Radek, Krzysztof Kibielski. Z towarzyszeniem ponad 50-osobowej orkiestry symfonicznej pod wodą Tomka Szumusia. Koncert poprowadzi Tomasz Raczek. 24 maja w Białymstoku, Stadion Miejski, Bilety www.royalconcert.pl oraz strony Empik. Niepowtarzalna okazja na Supermag w niskich cenach. Likwidacja sklepu ProSport z Galerii Alfa, North Face, Hanach, Vans, Columbia, Saleva. Rabaty do... Nie czekaj, przyjdź już dziś. ProSport, Galeria Alfa, drugie piętro. To była reklama. To jest zajezdnia, od razu mówię. A, to jest do zajezdni, tak? Tak, tak, że tylko dwa przystanki pani podjedzie, czy trzy. Aha, to nie. Stowarzyszenie Akademia Kultury 90 zgłosiło się do tej nagrody. Bardzo się cieszymy, bo jest to rzeczywiście docenienie tego, co potrafią zrobić seniorzy, którzy zaczynali od początku, od niczego. W zasadzie były to panie, które wszystkie reprezentują inne środowiska, wszystkie reprezentują inne zawody, zupełnie związane z dziennikarstwem, a w momencie dziennikarstwem społecznościowym. Chciały, zrobiły się, nauczyły się. Thank you.
staje się seniorem. Ale też z drugiej strony może to pojęcie jest trochę mylące, bo rzeczywiście z jednej strony posługujecie się określeniem senior, co budzi już pewne skojarzenie właśnie z osobą zarysowaną wiekowo, a z drugiej strony ta granica się ciągle gdzieś tam przesuwa. W tej chwili na przykład stowarzyszenie 50+, co mogły albo mogą niektórzy kojarzyć się właśnie z seniorami. To już powinno być 60+, bo się zaczęło prawie 10 lat temu. Tak, a 50-latek to na przykład w tej chwili osoba aktywna zawodowa i właściwie jeszcze często na taką miesiącą na emeryturze. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego. Przystanek końcowy. Także tak, to się opiera na tym, że gdzieś się zapali ta mała iskierka i...